co my tam mamy. Myślę, czy dostaniemy taki olej, bo ja mam jeden ulubiony. Mimo tych wszystkich złych komentarzy, że jest niski poziom pitnej wody. To wszystkie spierdzieliły, także... Uwaga. O, ale czy jest to jezioro? Cześć, witamy Was w kolejnym vlogu. Cześć, witajcie. Przyjechaliśmy do Koryntu, ale nie będziemy na razie go zwiedzać. No bo mamy taki dzisiaj dzień organizacyjny. Musimy odwiedzić parę sklepów, potrzebujemy kupić kilka rzeczy do naszego vana. No bo mamy w planach zakonserwować nasz blat, bo już w niektórych miejscach zaczął nam czarnieć. Stąd właśnie... Trzeba będzie zrobić tak. drobny remoncik. Jak to w domu, no. Także idziemy do pierwszego sklepu, przy okazji zobaczycie, w jakich sklepach można kupić niektóre ciekawe rzeczy. Przyjechaliśmy do sieciówki Jumbo. Jak widać. Jumbo Jet. Możemy tutaj kupić wszystko. Po prostu no, taka chińszczyzna trochę. No i wszystko można kupić. Widać, że Wielkanoc się zbliża w Grecji. Różne dekoracje, króliczki, jajeczka. Cenowo jak na razie to wszystko wygląda super. Nie wiemy jaka jest jakość, ale na przykład kapelusze po od 2,90 do 5 euro. Do wyboru do koloru. Klapki tak samo, po kilka euro są. Po 3 euro? Nic tylko brać. Znalazłam kawałek podstawkę pod laptop. Taką, no i... o jakiej marzył, za całe 4,99. Ale jest to wszystko dosłownie, naprawdę, aż w szoku jestem. To nawet są takie wypasione, widzisz, z wiatrakami. No. O, tak. Ale to wam nie jest potrzebne. Ta jest fajna, bo zajmuje bardzo mało miejsca, a fajnie podnosi laptop do góry. Monia, wykładaj skarby. Co my tam mamy? Co my mamy? Poczekaj, bo twój klapek wypadł. Zaraz go przejedzie ktoś. Dobra, chwila. Dobra, już jestem. Mamy paletki do grania. Patent od Damiana z Termopili. Paweł sobie taką dechę do krojenia dosyć dużą wybrał. No dla mnie ona trochę za ciężka, więc ja wziąłam sobie taką mniejszą, lżejszą. No ale fajnie się gra, bo jest do tego ciężka piłeczka i jak wieje wiatr, to i tak sobie można fajnie pykać. No, a tu gdzieś tam na plaży często wieje, więc badminton troszeczkę taki jest niepraktyczny. O, proszę, mamy piłeczkę. Lamuszki. Moniki mamy piesek. Tak, prezent z Grecji. Lamuszki, Pawła skarpety. Oj, świeczka, lampki. No, tego nam brakowało. Na takie solary. Wieczory, no i co? Ostrzałka do noży. W końcu Paweł naostrzy noże. Już nikt mi nie napisze w komentarzu, że nie dbam o żonę i że są tępe noże w domu. Ty tyranie jeden, w końcu naostrzysz mi noże. No jeszcze mamy zapachowe olejki. Ten jest taki antykomarowy, cytrynowy, bodajże. Zobaczymy, czy będzie działał. Z tego to się tak cieszę. Super to będzie. Moja praca teraz będzie dużo, dużo łatwiejsza. To na komary i meduzy. To nam Oliwia poradziła. Oliwia, pozdrawiamy. Komary strasznie gryzą. I blaszka na chlebek. Nowa. Bo kupiliśmy jedną większą, ale ona jest tak cienka i jest, już się przepala. I już się przepala. Takie a ta jest dziadostwo. Taka porządniejsza, więc. Tak. Więc fajnie. No i mamy tyle skarbów, wszystko bardzo potrzebne i niezbędne. A, jeszcze spray na komary. No bo nam się muga kończy. Jest zatrzęsienie, więc. No nie wiem, chyba tutaj pan przywalił coś, bo u mnie cała pokrywa pod silnikiem, ta plastikowa, odpadła. No jakoś się dogadaliśmy na migi, że potrzebował trytyt. Pierwsze zakupy już mamy za sobą, teraz lecimy do następnego sklepu, żeby kupić ten olej do zabezpieczenia naszych blatów, bo tak jak wam mówiliśmy, już są trochę w kiepskim stanie. No, takie na razie domowe rzeczy robimy, tak samo jak każdy, czasami trzeba do tego sklepu pójść i pokupować sobie rzeczy, które się po prostu przydają. Tak, Moni? Co taka jesteś zamyślona? Myślę, czy dostaniemy taki olej, bo ja mam jeden ulubiony olej do olejowania drewna. No może takiego samego nie, no ale to może wytrzymasz te
parę miesięcy, jak do Polski pojedziemy, to kupimy taki, jak lubisz. No, trudno. Mam nadzieję. Zobaczymy. Zobaczymy. Bądźmy dobrej myśli. Niestety nic tu nie ma, żadnych farb, żadnych olejów, nic do drewna, po prostu są tylko rzeczy dekoracyjne do domów, meble. Dawno nie byliśmy w takim sklepie, no i zapomnieliśmy, że tu nic nie kupimy. Idzie rozjeść się do Tesla, z to plany. Jesteśmy na miejscu w kolejnym sklepie. Całe centrum handlowe. Wczorajsze zakupy kompletnie nieudane, całkiem zapomnieliśmy, że w środę dzień handlowy jest krótszy, sklepy pozamykane, nie mogliśmy znaleźć w ogóle ani farb, ani lakierów po prostu. Było już późno, ale niekoniecznie nieudane, kupiliśmy sobie buty do pływania. W Decathlonie, no każdy nam doradza, żeby w Grecji kupić takie buty z twardą podeszwą. Ponieważ są wieżowce, a jak kolec z wieżowca wejdzie w nogę, no to... Wtedy wychodzi miesiąc czasu. Wyjęty z życia, więc tego już nie chcemy. No było już ciemno, więc musieliśmy znaleźć miejscówkę, która okazała się w sumie fajna, cicha i spokojna. No jak na Korynt i na te wszystkie opinie, to zresztą sami zobaczcie. Dzisiaj pogoda na dworzu, słuchajcie, wieje jak nie wiem co, ale miejsce zacne. Mimo tych wszystkich złych komentarzy, które są na Park Fortnite w okolicach Koryntu, nam udało się znaleźć ciche i spokojne miejsce. Koło jakiegoś tutaj chyba hotelu, restauracji, ale było cicho i spokojnie. A już dawno nie widziałem takiego wzburzonego morza. Musi być naprawdę super klimat w tym miejscu w lato, jak te wszystkie parasolki są rozłożone, opalanko, drineczki, tam chyba jest bar. No widzę, że już Monika jest w samochodzie, także jedziemy do sklepu, który mi wczoraj poleciła pani z innego sklepu. Mam nadzieję, że mi się go uda szybko znaleźć. I kupimy to, co mamy kupić. Jesteśmy już na miejscu, przyjechaliśmy do sklepu z farbami. Tak nam się wydaje, więc może te oleje do drewna też będą. Zobaczymy. Kupiliśmy jakiś produkt, jest to lakier akrylowy. Nie wiemy, czy będzie on odpowiedni do naszych blatów, bo są olejowane. Nie mogliśmy dostać oleju. No ale zobaczymy, spróbujemy. Nam zostały jeszcze do zrobienia tylko zakupy spożywcze i jedziemy na miejscówkę. I będziemy działać. Yeah, I do. You buy shit you don't need to impress the ones you hate. That's so f***ed up. 'Cause everything you own just ends up on. Po zakupach w Lidlu jeździliśmy po Koryncie, żeby znaleźć wodę i byliśmy w czterech miejscach. W jednym miejscu było napisane, że jest niski poziom pitnej wody. W następnym miejscu w ogóle tej wody nie było, był kran zakręcony i w kolejnych dwóch tak samo. Także nie wiem, co się dzieje, ale dojechaliśmy do Lutraki. Miejscowość koło Koryntu i Monika biedna nosi wodę z parku. Znaleźliśmy jakąś fontannę, jakieś źródełko i Monia biedulka, no niestety napełnia nasz zbiornik ręcznie. No bo ja na razie nie mogę, no śmieję się, no bo to nie jest taka normalna sytuacja w naszym związku, że Monia coś dźwiga, a ja stoję tutaj z kamerą i nagrywam. Przytachałam już 3 baniaki. Mam nadzieję, że Paweł wróci już wkrótce do zdrowia. Albo no, będą lepsze miejscówki z wodą. Bo na razie to jest... Mikrofon mi tu spadł. Mój co mikrofon spadł, nie powiem gdzie. Dobrze, że znalazłaś. A więc tak, proszę Państwa, to już jest trzeci baniak z wodą, który przytargałam. Albo Paweł wyzdrowieje, albo mi ręce odpadną. Dobrze, że chociaż tyle mam. Dobrze, że jakbyśmy nic nie znaleźli, nie? Dokładnie, będzie do umycia naczyń albo zębów i do picia.
Przyjechaliśmy na miejscówkę, jest po prostu bajecznie piękna, zaraz Wam ją pokażemy, ale najpierw musimy zjeść. Mamy pierwszy raz w tym sezonie makaron z truskawkami, śmietaną i cukrem. No czas pokazać Wam w końcu, gdzie my w ogóle stoimy. Idziemy. Jesteśmy nad jeorem Volugmenis, zwanym też Ireon. Jest tu pięknie, cicho, spokojnie i prawie nie ma ludzi. To naturalne jezioro o tych przezroczystych wodach jest zaledwie kilka kilometrów od Lutraki. Powstało po zapadnięciu się skorupy ziemskiej, jak to zwykle powstają jeziora. No i teraz cieszy tym pięknem nasze oczy. No, każdy mówi, że jest to jezioro, ale czy jest to jezioro? No, zaraz się sami przekonamy. Tak naprawdę jest to lekko słona laguna, ponieważ jest połączona z Zatoką Koryńską 6-metrowym przesmykiem. Jezioro nie jest zbyt głębokie, ma zaledwie 40-50 metrów głębokości. W zależności od tego, czy jest przypływ, czy odpływ. No teraz jest odpływ i widać, jak ta woda wypływa z tej laguny wprost do Zatoki Koryńskiej. Pewnie jakbym miał deskę, to bym przepłynął na drugi brzeg i to szybko. W starożytności jezioro nazywali Gorgopis od imienia Gorgi, żony Koryntosa, która podobno się w nim utopiła, gdy dowiedziała się, że zamordowano jej dzieci. Oprócz morza woda jest zasilana również z ciepłych źródeł geotermalnych i podobno ma temperaturę przez cały rok między 22 a 29 stopni. I zaraz sprawdzę, czy jest ciepła. O, całkiem ciepła. Wykąpałabyś się, myślisz? No, czemu nie? Jest też lekko słona. O, słona. Pewnie nie lekko. Czyli jak morze, tyle że cieplejsza pewnie. Podobne jezioro jest niedaleko Aten. Ale jest tam wstęp płatny i jest bardzo zatłoczone. Wielu turystów tam przyjeżdża. Jak widać, tu też idzie w tym kierunku po prostu wszystko. Oprócz legendy, jak to w Grecji bywa, jest również wątek mitologiczny. I według niego Apollo stworzył to piękne jezioro dla jednej ze swoich nimf, w której bardzo się zakochał. No, miał gest chłopak, no powiem szczerze. Jezioro miłości. A starożytni Grecy uważali te wody za lecznicze, no bo wiadomo, są te źródła geotermalne. No i uważali to miejsce za święte, dlatego wybudowali tutaj dużo kościółków. I jeden już tam się wyłania za nami i do niego właśnie zmierzamy. Niestety do kościółka nie możemy wejść, możemy jedynie zajrzeć przez okno. Wydaje mi się, że jest w trakcie jakiegoś remontu, bo są świeżo obielone ściany, wala się trochę jakichś mopów, sprzętów do sprzątania, więc może z czasem będzie można go odwiedzać. Monia, a to będzie za dobrze? Nie, były tutaj rybki. Myślałam, że zrobią mi peeling, ale jak włożyłam nogi do wody, to wszystkie spierdzieliły, także... Nic z peelingu. Ojej! Ale tutaj jest ciepła. No tato ma z 26 stopni albo z 7. Pięknie tu jest, po prostu kolejne cudowne miejsce. Kolejny mały raj w Grecji. No my wracamy do wana, bo czeka nas mały remoncik, ale później jeszcze się tym miejscem porozkoszujemy i tą cieplutką wodą, bo nas bardzo zachęciła do kąpieli.
zabieram się za remont blatu. Wolałbym pospacerować i pokąpać się w wodzie, no ale cóż, realia są jakie są. Trzeba czasami w domu zrobić remont. Odnawiamy blat, ponieważ olej w niektórych miejscach nam już gdzieś wyparował. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mamy żywe drewno w niektórych miejscach i ono po prostu jak się zamoczy, to jest długo mokre. No tutaj kiedyś zostawiłeś mydełko na całą noc mokre i tak nie wnikaj, to jest historia. 3 lata był nieodnawiany, to i tak wydaje mi się, że dobrze się trzyma. Dobrze się trzyma, ja uwielbiam właśnie ten olej. Ten sam olej, którego używaliśmy, tak jak już wspominaliśmy, ciężko było tu kupić, w sumie go nigdzie nie było. Są tylko te małe sklepiki, nie ma sieciówek, co jest w sumie fajne, bo ludzie mają ciągle pracę, jakieś takie rodzinne firmy. A kupiliśmy taki lakier akrylowy, podobno powierzchnie olejowane, można nim malować, ale trzeba dosyć dobrze przytrzeć takim drobnoziarnistym papierem ściernym. Wow, to jest takie białe? A no takie białe, no też się jestem zdziwiony. Ale cóż, takie musi być chyba. Uwaga. No podoba mi się. Zobaczymy jak wyschnie. Musisz tu z tą firanką coś zrobić, bo zaraz będziemy mieli, wiesz co? Malowałem ten mały blat, jest ok, żadnych purchli, żadnych reakcji, także maluję dalej. Blaty już raz pomalowane, ale teraz musimy odczekać 3 godziny, żeby położyć kolejną warstwę. No muszę przyznać, że wyszło to całkiem dobrze, choć miałam obawy, jak te dwa preparaty się ze sobą połączą, ale spoko, chyba można malować tym lakierem akrylowym na olejowane drewno. Nawet takie są jakby trochę jaśniejsze. No, więc... co nam pasuje, bo chcemy rozjaśnić trochę naszego vana. Zastanawiamy się, co z sufitem zrobić, żeby był trochę jaśniejszy, ale może wy nam powiecie, macie jakieś preparaty na rozjaśnianie bejcowanego sufitu? Nie wiem, dajcie znać w komentarzach. No, a my będziemy kończyli już tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Kto nie subskrybuje, zapraszamy do subskrypcji. I zapraszamy w środę na kolejny film. Tak, trzymajcie się cieplutko. Hej! Hej. Jak stoję z tej strony, no to musisz trzymać w tamtej ręce. Czas pokaże. Monia, nie pito. 3, 4. Ja mam to sam powiedzieć? Sam powiedz, a ja tak dojdę. Apollo, tak? Właśnie się przyklejasz kotek powoli do mojej świeżej malowidły.